Dzień dobry. Nazywamy się Agnieszko i Rafał i jesteśmy fizykami. Na co dzień pracujemy m.in. w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach i prowadzimy warsztaty z fizyki w ramach własnej firmy Geek School. Fizyka jest trudna. To jest zdanie, które często słyszymy. I tak jest, ale tylko wtedy, kiedy jej nie rozumiemy. Zrozumienie przychodzi z doświadczeniem, a doświadczenie to synonim eksperymentu. I właśnie eksperymentami zajmiemy się podczas zajęć z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie. Część z nich będziecie mogli przeprowadzić samodzielnie, bo przecież fizyka to wszystko, co nas otacza. Nie da się uciec przed prawami fizyki, choć niektórzy próbują. To właśnie fizyka stara się wyjaśnić świat i zasady nim działające. Próbuje je opisać, zajmuje się zarówno prawami rządzącymi wszechświatem, jak i tymi najdrobniejszymi, najbardziej podstawowymi jego elementami. Zapraszamy do świata fizyki. Zapraszamy. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy w ogólności eksperymentom i pomiarom. Temu, jak przygotować siebie, stanowisko pracy oraz sprzęt, o czym trzeba pamiętać, planując eksperyment, jak go wykonać, jak go opisać jakościowo i ilościowo oraz jak przeanalizować otrzymane wyniki. Spróbujemy też przeanalizować błędy, które zawsze pojawiają się podczas przeprowadzania eksperymentów i odpowiemy na pytanie, dlaczego fizyk zapytany o to, czy jest absolutnie pewien wyniku, który uzyskał, zwykle odpowiada nie. Zacznijmy od tego, czym jest eksperyment. Według encyklopedycznej definicji eksperyment to podstawowy, oprócz obserwacji i pomiaru naukowego, zabieg badawczy polegający na celowym wywołaniu określonego zjawiska lub jego zmiany w warunkach sztucznie stworzonych i kontrolowanych oraz na zbadaniu jego przebiegu, cech i zależności. Celem eksperymentu jest najczęściej potwierdzenie hipotezy, którą przejmujemy przed jego przeprowadzeniem, aczkolwiek zdarza się dość często, że w wyniku eksperymentu ta hipoteza zostaje obalona. Mówiąc prościej, eksperyment to przeprowadzona w kontrolowanych warunkach próba sprawdzenia przebiegu jakiegoś zjawiska w celu jego obserwacji i weryfikacji naszego wyobrażenia o nim. Podczas eksperymentu będziemy dokonywać pomiarów, ale o tym opowiemy za chwilę. Przygotowaliśmy dla Was algorytm eksperymentatora. Pozwoli on Wam i nam kontrolować przebieg, przygotować kolejne etapy prowadzące do weryfikacji hipotezy, czyli pewnego założenia, które musimy przyjąć, przygotowując się do wykonania eksperymentu. Po pierwsze, musimy przygotować siebie. Przygotowanie siebie do przeprowadzenia eksperymentu to chyba najważniejszy jego element. Nieważne, czy chcemy przeprowadzić eksperyment dotyczący zbadania ciała z pół metra, czy pracujemy nad nową supermaszyną. Po pierwsze głowa, dosłownie i w przenośni. Eksperymenty mają to do siebie, że nie zawsze wychodzą. Nie zawsze możemy przewidzieć, co się będzie działo. Dlatego musicie przemyśleć, po co prowadzicie doświadczenia, ułożyć sobie plan lub znaleźć instrukcję do tego eksperymentu, który chcecie przeprowadzić i przygotować się psychicznie. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani i zestresowani, prawdopodobieństwo tego, że coś nam się nie uda, jest bardzo duże. Natomiast gdy jesteśmy wyspani, wypoczęci i skupieni na naszej pracy, eksperymenty zwykle wychodzą. Tak więc musimy wziąć głęboki wdech i do dzieła! Przygotowaliśmy się już psychicznie. Teraz wróćmy do głowy. Musimy tą naszą głowę przygotować także dosłownie. Jeżeli macie długie włosy, tak jak ja, pamiętajcie, że mogą Wam one przeszkadzać w prowadzeniu eksperymentu. Mogą po pierwsze wpaść do tego, co będziecie przygotowywać, a po drugie z pewnością będą Was rozpraszać. Mamy gumkę do włosów. To spróbujmy przygotować naszą głowę. Ja mam ogromne włosy, co już pewnie zauważyliście.
Najprostszy sposób to związać je w kucyk, ale jeszcze lepszy jest zawiązanie kowka na samym środku głowy. Jeżeli nie macie gumki, to możecie wykorzystać chociażby długopis po to, żeby włosy zablokować. W ten sposób przygotowaliśmy swoją głowę dosłownie. Jeśli przygotowaliśmy już głowę, trzeba przejść trochę niżej. Jeżeli będziecie używać rzeczy, które brudzą, pylą albo po prostu ważną rolę w naszym eksperymencie odgrywa woda, musicie zabezpieczyć siebie i swoje ubranie. Wykonywanie doświadczeń w szpilkach i w wieczorowej sukience może wygląda super, ale jest po pierwsze mało wygodne, po drugie absolutnie niepraktyczne. Jeśli macie, załóżcie fartuch. Fartuch założony. Pamiętajcie o tym, że poza fartuchem możecie też potrzebować rękawiczek. A jeżeli zamierzacie chlapać jakimś elementem czy składnikiem waszego eksperymentu, to czasami warto przygotować też sobie gogle. Jestem gotowa do tego, żeby przeprowadzić brudzący, pylący i chlapiący eksperyment. To oczywiście nie zawsze jest konieczne. Jeżeli będziemy przeprowadzać doświadczenia w kuchni albo na biurku, to szansa na to, że ochlapiemy sobie oczy i potrzebujemy gogli, jest bardzo mała. Zanim przystąpimy do pomiarów, musimy posprzątać stanowisko pracy. Tak nie może ono wyglądać, więc je posprzątajmy. Teraz jest czysto. Przygotowaliśmy już siebie i stanowisko pracy. Teraz musimy przeczytać instrukcję. Nieważne, czy ją napisaliście sami, czy dostaliście gotową. Możecie ją wziąć z podręcznika, dostać od nauczyciela, albo może kolega przyśle wam screen. To nie ma znaczenia. Na tym etapie przygotowania do eksperymentu musicie ją przeczytać. Sprawdźcie, czy rozumiecie wszystkie kroki. Jeżeli nie, poszukajcie informacji. Sprawdźcie w internecie, zapytajcie nauczyciela, kolegę, babcię albo kota. To nie ma znaczenia. Czasami samo głośne zadanie pytania albo przeczytanie instrukcji na głos nasuwa odpowiedzi na dręczące nas pytania. Teraz zajmijmy się przyrządami pomiarowymi, które schowaliśmy w skrzynce narzędziowej. Zajrzyjmy do środka. Na samym wierzchu mamy wagę. Waga jest przyrządem służącym do wyznaczania masy. Następnie mamy cylinder miarowy, w chemii zwany menzurką. Służą do wyznaczenia objętości. Co tu jeszcze jest? Termometr, akurat termometr gastronomiczny, służący do pomiaru temperatury. Taśma miernicza służy do pomiaru długości. Waga szalkowa służy do wyznaczenia masy, a właściwie do porównywania mas. Suwmiarka, przyrząd służący do pomiaru długości. Termometr pokojowy służący do pomiaru temperatury. Stoper służący do pomiaru czasu. Siłomierz z jednej strony wyskalowany w newtonach, więc służący do pomiaru siły, z drugiej strony wyskalowany w gramach, co pozwala nam za jego pomocą wyznaczyć masę. Pirometr, zwany też termometrem technicznym,
służący do pomiaru temperatury. Linijka, znana Wam, służąca do pomiaru długości. Multimetr, przyrząd do pomiarów elektrycznych. Mamy też urządzenie schowane w drewnianym pudełku, czyli śrubę mikrometryczną, służącą do pomiaru długości. I na koniec zapałki. Zapałki też są, przynajmniej w naszym dzisiejszym filmie, przyrządem pomiarowym. Wśród przyrządów, które były przygotowane w skrzynce, znalazły się takie, które służą do wyznaczania masy. Między innymi jest to waga szalkowa, waga laboratoryjna oraz siłomierz, oczywiście pod warunkiem, że jest wyskalowany w gramach. Kolejnym zestawem przyrządów są przyrządy służące do pomiaru temperatury. Między innymi jest to termometr pokojowy, termometr gastronomiczny, termometr techniczny i termometr medyczny. Wśród przyrządów pomiarowych znalazły się także takie, których używacie na co dzień. Zegar pokojowy i stoper. Służą one oczywiście do wyznaczania czasu. Tak jak powiedziała Agnieszka, multimetr elektroniczny jest to przyrząd służący do pomiaru wielkości elektrycznej. W zależności od swojego ustawienia może służyć do pomiaru napięcia elektrycznego, natężenia prądu, oporów różnych elementów, a także można przy jego pomocy wyznaczać charakterystyki diod i tranzystorów. Ale o tych elementach będziemy mówić innym razem. Ostatnim zestawem przyrządów pomiarowych, które znalazły się w naszej skrzynce, są te służące do pomiaru długości. Między innymi jest to miara techniczna, suwmiarka i śruba mikrometryczna. Ponieważ w naszych pomiarach będziemy chcieli używać zapałki jako przyrządu pomiarowego, a nie jest to typowy przyrząd pomiarowy, musimy ją scharakteryzować. Sprawdźmy jej szerokość. Najlepszą do tego celu będzie śruba mikrometryczna, która pozwala mierzyć bardzo małe długości. Z grubsza dostosowujemy śrubę dużym pokrętłem, a następnie dociskamy przy pomocy sprzęgła. Pozwala to zarówno oszczędzić przyrząd pomiarowy, jak i nie zniekształcać badanej próbki. Przejdźmy teraz do pomiarów najbardziej interesującej nas wielkości, czyli długości naszej zapałki. Do tego celu użyjemy suwmiarki. Prawdopodobnie widzieliście ją już kiedyś, natomiast nie mieliście okazji jej używać. Suwmiarka składa się z trzech elementów. Sprzęgła, elementu przesuwnego mierzącego, jak i skali. Wciskając sprzęgło, zwalniamy zaczep i możemy dokonywać pomiarów. Zsuwamy do siebie ramiona naszej suwmiarki tak długo, aż uzyskamy mierzoną długość. Następnie przy pomocy skali umieszczonej na elemencie, który przesuwaliśmy, można odczytać długość naszej zapałki. Są to 4 cm, 3 mm i 9 mm. Znajdujemy się na toruńskiej starówce. Skoro już wiemy, jakimi przyrządami pomiarowymi dysponujemy, możemy spróbować zmierzyć coś z otaczającego nas świata. Na przykład zmierzmy szerokość chodnika. Zanim przystąpimy do pomiaru szerokości tego chodnika, zastanówmy się, jakimi przyrządami pomiarowymi będzie to najwygodniejsze. Czy użyć do tego takiej rozkładanej miary o długości 1 metra, czy na przykład takiej rozwijanej miary 10-metrowej. Oczywiście naturalnym wyborem będzie wybranie tej dłuższej, ale pokażę, jak zrobić pomiary przy pomocy urządzenia krótszego. Pomiar zaczynamy przy jednym brzegu, a następnie w miejscu końca pierwszego przymiaru zaczynamy pomiar następny. To jest drugi metr.
trzeci metr. Tak więc pomiar tego chodnika wykazał, że ma on szerokość 3 metrów i 58 cm. Wykonanie pomiarów taką miarą jest o wiele łatwiejsze. Wystarczy jeden z brzegów postawić przy jednej stronie i rozciągnąć miarę na całą szerokość. Pomiar także wykazał szerokość 3 metrów i 58 cm. Dysponujemy jeszcze jednym przyrządem pomiarowym, o którym już wspominaliśmy. Są to zapałki. Sprawdźmy, jakąż długość ten chodnik będzie miał wyrażoną w zapałkach. Wróćmy teraz do tematu naszego odcinka, czyli czy da się zmierzyć Ziemię zapałką. Całej Ziemi oczywiście mierzyć nie będziemy, skupimy się jednak na jej modelu, czyli na globusie. Spróbujemy zmierzyć długość równika z uwagi na kształt kulisty. Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie miary krawieckiej, czyli takiej, która może przybierać kształt równika. Równik ma obwód 67 cm i 5 mm. Możemy też spróbować wyznaczyć długość tego równika przy pomocy innego przyrządu pomiarowego, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli zapałek. Żeby te zapałki się dobrze trzymały globusa, użyjemy kulek z plastelinem. Tak więc sprawdźmy, jaką długość ma ten równik wyrażoną w zapałkach. Cały równik jest oklejony. Policzmy teraz te zapałki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 zapałka ostatnia. Podsumujmy teraz nasze pomiary. Pierwszym z nich był pomiar szerokości chodnika przy pomocy zapałki. Do tego celu potrzebowałem chodnik i zapałkę. Zapałkę przekładałem jedna po drugiej w poprzek chodnika. Otrzymałem w ten sposób wynik 83 zapałek. Nie mogłem zapewnić, że zapałka zawsze będzie ustawiona prostopadle do krawędzi chodnika, a dokładność pomiaru wynosi jedna zapałka. Szerokość chodnika wyrażona w zapałkach to 83 plus minus jedna zapałka. Drugim pomiarem, który dokonaliśmy, był pomiar obwodu modelu Ziemi za pomocą zapałek. Do tego celu potrzebowałem modelu Ziemi, czyli globusa, zapałek i ciastoliny.
Zapałki przymocowywałem przy pomocy ciastoliny do globusa na jego równiku. Można to przedstawić na rysunku. W ten sposób otrzymałem wynik 16 zapałek. Zapałki jednak nie przylegają idealnie do powierzchni globusa. Dokładność pomiaru jest równa jednej zapałce. Obwód globusa wynosi 16 plus minus 1 zapałka. Przejdźmy teraz do obliczeń. Długość zapałki to 4,39 cm. Szerokość chodnika to 83 plus minus 1 zapałka. To daje nam wynik 364,37 cm, czyli około 3,64 m. Wynik pomiaru miarą to 3,58 m, czyli różnica wyników tych obu pomiarów to 6 cm. Przejdźmy do obliczeń dotyczących globusa. Długość zapałki to 4,39 cm. Obwód globusa to 16 plus minus 1 zapałka. Co daje w rezultacie 70,24 cm. Wynik pomiaru miarą to 67,5 cm. Różnica wyników to 2,74 cm. Na podstawie pomiarów globusa możemy przejść do obliczeń dotyczących kuli ziemskiej. Dane, jakimi dysponujemy, to długość zapałki 4,39 cm, skala globusa 1 do 60 milionów, mnożąc liczbę zapałek razy długość zapałki wyrażoną w kilometrach i dzieląc przez skalę, otrzymujemy wynik 42 144 km, co jest bliskie znanej Wam wartości 40 000 km. Oczywiście, po zakończonym eksperymencie, czy to pomiarze, czy innym doświadczeniu fizycznym, nasze stanowisko należy posprzątać. Wszystkie eksponaty, czy elementy, które mierzymy, należy odstawić na miejsce. Przyrządy pomiarowe, których możemy użyć w przyszłości, należy także złożyć. W przypadku miary krawieckiej najlepiej zwinąć. Czasami sprzątanie przyrządów pomiarowych może zająć sporo czasu, ale naprawdę warto temu poświęcić ten czas z uwagi na to, że przy dokonywaniu pomiarów następnym razem nie będziemy musieli szukać przyrządów pomiarowych. Został oczywiście bałagan. Można to pozbierać ręcznie, ale można też użyć miotełki i sprzątnąć stanowisko pracy do czystego. Oczywiście, jeżeli używaliście przyrządów, które mogą brudzić, warto stanowisko także umyć. W tym odcinku skupiliśmy się na pomiarach, a Wy poznaliście algorytm eksperymentatora. Pokazaliśmy kilka przyrządów pomiarowych, pozwalających wyznaczyć wartości wielkości fizycznych. Eksperymentalnie potwierdziliśmy, że można zmierzyć Ziemię, a właściwie jej obwód na podstawie pomiaru jej modelu. Na koniec odpowiedzmy na pytanie, dlaczego fizyk nigdy nie jest pewien wyniku? Bo każdy pomiar obarczony jest błędem. Do zobaczenia!